Co za wieści o Magdalenie Ogórek? Te plotki rozgrzeją Polskę do czerwoności, wszystko ma związek z wyborami. Magdalena Ogórek znana jest dziś przede wszystkim jako prezenterka TVP Info. Doskonale pamiętamy jednak, że jeszcze jakiś czas temu startowała w wyborach prezydenckich z ramienia SLD. Czyżby gwiazda planowała wielki powrót do polityki? Magdalena Ogórek powraca do polityki? Kampania wyborcza w pełni, do wyborów parlamentarnych pozostały już wszak jedynie 2 miesiące. Główni konkurenci obecnego obozu władzy, czyli Koalicja Obywatelska, zdążyli już ujawnić nazwiska swoich jedynek w najważniejszych okręgach w kraju. Prawo i Sprawiedliwość póki co milczy. Jarosław Kaczyński planuje podobno odsłonić karty dopiero na przełomie sierpnia i września. Co na nich zobaczymy? Nie brakuje plotek, że wśród kandydatów pojawi się Magdalena Ogórek. Magdalena Ogórek i jej polityczna przeszłość. Zanim Magdalena Ogórek została prowadzącą programów publicystycznych w TVP Info, dała się poznać milionom Polaków właśnie dzięki działalności politycznej. W 2011 roku bezskutecznie ubiegała się o miejsce w Sejmie z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Porażka najwyraźniej nie zniechęciła jej zaplecza, ponieważ już 4 lata później wspomniana partia postanowiła obrać ją na swoją oficjalną kandydatkę na prezydenta Polski. Również i tym razem poniosła jednak klęskę. Magdalena Ogórek na listach PiS? Z nieoficjalnych informacji podanych przez portal Pomponik wynika, że już wkrótce Magdalena Ogórek przestanie pojawiać się na ekranach naszych telewizorów. Cóż, przynajmniej w takiej roli, jak dotychczas. Prezenterka TVP Info może bowiem otrzymać wkrótce jedynkę na listach okręgu rybnickiego. Jej rozpoznawalność z pewnością zapewniłaby jej sporą liczbę głosów. Przedstawiciele partii rządzącej konsekwentnie milczą jednak na temat kandydatów, należy traktować więc informacje z należytym dystansem.